chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat naszej oferty szklarniowej, a właściwie o dwóch nowościach, które są dedykowane dla producentów szklarniowych. Pierwsza rzecz, o której chciałabym powiedzieć, pierwsza odmiana jest to odmiana pomidora malinowego. Odmiana nazywa się Enroza. Zdecydowanie możemy powiedzieć, że jest odmianą, która odpowiada na potrzeby konsumentów, na potrzeby producentów, ale również na potrzeby konsumentów. Jako firma dużo rozmawialiśmy z ogrodnikami, podpytywaliśmy, co jest istotne, no i tutaj z chęcią przedstawiamy Państwu tą odmianę. Odmiana pomidora malinowego, średnia waga owocu to jest mniej więcej 170 gram, co jest bardzo ważne zarówno dla producentów, jak również dla odbiorców końcowych, jest to, że odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym smakiem, co powinno być jakby numerem jeden, jeśli chodzi o odmiany malinowe. Natomiast co jeszcze? Nadaje się do najwcześniejszych grudniowych nasadzeń i to, co jest bardzo ważne, charakteryzuje się niską podatnością zarówno na suchą zgniliznę, jak i na tak zwaną zieloną piętkę. Jeszcze to, co chciałabym powiedzieć, to kilka słów na temat ogórka, ponieważ jako firma nasienna zwróciliśmy uwagę, że coraz więcej zapytań jest od producentów na temat ogórka długiego. Dlatego też wprowadziliśmy do naszej oferty ogórka długiego. Nazwa odmiany to jest Sumapol. Jeżeli chodzi o gramaturę, to jest około 420-440 gram. I to, co na pewno jest ciekawe dla producentów, to to, że ogórek ten jest mało pracochłonny. W tej chwili mamy bardzo duże problemy z pracownikami. Jest to temat czasami numer jeden u ogrodników, dlatego mamy świadomość, że jest to po prostu cecha potrzebna. Ogórek nadaje się do nasadzeń od początku kwietnia, owoc jest ciemnozielony, także zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. Dziękuję bardzo.